jesteśmy nadal na Jurze. Świadczą o tym liczne wapienne ostańce. Wędrowaliśmy przełomem Warty, tak zwanym przełomem Warty. To jest taki odcinek rzeki, który wychodzi jakby ze Starego Miasta, z dzielnicy Mirów w Częstochowie i wkracza płynnie do Mstowa. Prywatnie miejsce to traktuję jako ładowalnię baterii. To jest taka moja samotnia, kiedy już jestem mega zmęczony. Przychodzę tutaj na taki długi spacer, on ma od 2 do 4 km w zależności od fantazji. Całą drogę pokonałem w 3 godziny. Potrafię iść tutaj i dłużej, głównie po to, żeby zachować się cicho. Bo kiedy wędruję cicho, nie szeleszczę buciorami, nie depczę po gałęziach, nie płoszę wtedy fauny. A jest tutaj jej sporo, gdzie i łabędzie, i turkacze, i kaczki, i jakieś małe polne gryzonie i mnóstwo innych ciekawych małych żyjątek, które traktują to miejsce jak dom. Więc kiedy ja tutaj wchodzę, to wchodzę tak jak do czyjegoś domu. To jest rezerwat przyrody. Jestem u samego podnóża Górki Przeprośnej i w zasadzie mógłbym się tam wspiąć. Niemniej jednak podążymy dalej w stronę Mstowa. Otoczymy, okrążymy Górę Przeprośną i wejdziemy na nią od strony wschodniej. Dlaczego nie poszedłem na skróty i wolałem iść przez scenerię filmu Zostań przy mnie, stań przy mnie, mniejsza o to scenerię książki Ciało Stephena Kinga? No bo wprost z tej scenerii przechodzimy tu, na piękną łąkę. Wciąż jesteśmy w przełomie Warty, już na terenie gminy Mstów. Na miejsce to można dojechać autobusem miejskim. Kilka minut stąd jest pętla autobusu miejskiego jeżdżącego na tak zwany Mirów w pobliżu stajni Pegaz. Do Mirowa powrócimy jeszcze w dwóch kolejnych odcinkach. W pierwszym z nich omówię szczegóły typowo techniczne dotyczące tego pięknego siedliska, jak i legendy z nim związane, a w kolejnym
wskaże bardzo ciekawy i niewielu znany początek Częstochowy.